Witam Was pięknie wszystkich roztomalitych ludków przed kościołem parafialnym Ligota Miliardowice, parafia Miłosierdzia Bożego, a z kuli tego właśnie, że odbywają się w naszym kraju, właściwie dzisiaj się kończą Światowe Dni Młodzieży z udziałem papieża Franciszka. Z kuli tego też taki fajny mum na rowerze, polską i kościolną, na kole w zasadzie. No i jademy dalej, chociaż może nam te plany nieco buszka pokrzyżować. Klasztor Ojców Jezuitów w Czechowicach, Dziedzicach. To już Czechowice Dziedzice, flagi watykańskie, flagi polskie i Światowych Dni Młodzieży, a także flagi Francji. Przerwę w wyprawie ze względu na to, co słychać i widać. Jest to niebezpieczne. A to pociąg Pendolino w Czechowicach. No niestety. Nie wygląda to dobrze. Leje coraz to więcej. Burza nieco zelżała, ale leje mocno. Trzeba widać dziedzica. A to są już pierwsze efekty tej burzy. Wezbrane potoki.
A to już Goczałkowice. No i efekty burzy. Ja też jestem zmoczony, ale nic się nie dzieje. Słuchajcie, roztomili jeżem przy kościele świętego Jakuba Starszego i Sławielko. Drewniany kościół. A jak widzicie, znowu leje. Ale no, już to nie przeszkadza. A to już my są w strumieniu, tam widać ratusz. Tutaj są trasy rowerowe, no mapa już wymaga renowacji. Trasy rowerowe do regionu Śląsk-Cieszyński. Gdzie roztomili zaś mimo deszczu, są my już w strumieniu na rynku. Leje, leje i loć chyba nie przestanie, ale to jest taki ciepły deszcz, taki letni, to nam to raczej nie wadzi. I to jest ratusz w strumieniu. A teraz jademy już w strunę Chybio. Papież Franciszek w Polsce, 27-31 lipca, już w tym momencie pojechał do Rzymu, bo miał odlot o 18 coś, o 6 na wieczór, teraz jest już 7:30. A ja przy kościele świętej Barbary w strumieniu, znany szczególnie w okresie Bożego Narodzenia, z kuli tej betlejki, co tutaj stawiają. A te chałupy stoją cały rok, no bo to jakoś by to mieli rozbierać. Przyjeżdżają tutaj ludzie z całego Śląska. Zawsze to oglądać, ta betlejka. Te szopy stoją do teraz. Ja, tu jest zawsze ta główna stajenka. Betlejka, Kaja Maryjka z dzieciątkiem i Józefem stoją. I oczywiście fany Światowych Dni Młodzieży. Słuchajcie, to jest ta fontanna Solankowo w strumieniu Sól Zabłocko. Bardzo tutaj w okolicy znano Zabłoci, to jest miejscowość sąsiednio po drugiej stronie Wisły. Oczywiście my tam pojademy. Teraz jest przy pomniku ofiar hitleryzmu w strumieniu. A tu już my są w Zabłociu, Światowe Dni Młodzieży. Kościół w Zabłociu. Słuchajcie, roztomili, to już jest Kościół Chrystusa Króla i Sanktuarium Matki Bożej Gołyski w Chybiu. Słuchajcie, roztomili, kończymy tę wyprawę. Nie wiem jeszcze ile żeś przejechał na Wale Goczałkowickim. No bo zaś idzie jakoś i burza, a i ostrość szaleje. Jakoś i burza idzie, jakaś ksiąg grzmi. Jest już prawie 9 wieczór.